Cześć, z tej strony Adaś. Na co dzień prowadzę kanał Spuerat, a wy oglądacie 7 odcinek naszej wspólnej przygody z grą LEGO Harry Potter lata 1.4 w wersji z Collection. Jak pamiętacie, w poprzednim odcinku kończyliśmy pierwszy rok nauki w Hogwarcie. Przeszliśmy część Kamień Filozoficzny. Tutaj możemy sobie teraz wybrać poziomy, do których możemy wrócić, ale na razie nie ma to sensu. Wrócimy sobie dopiero, kiedy skończymy tryb fabularny we wszystkich częściach. Tutaj macie wypisane, ile zdobyliśmy sztonów postaci, czy uratowaliśmy ucznia w niebezpieczeństwie, czy zdobyliśmy pasek prawdziwego czarodzieja i czy zdobyliśmy całe godło Hogwartu. Oczywiście wszystko jest ładnie pokazane, ile nam brakuje i czego nam brakuje. Na razie, jak widzicie, w większości przypadków udało nam się uratować ucznia w niebezpieczeństwie. Zdobyliśmy... tu nie zdobyliśmy żadnego godła Hogwartu, to jest bardzo ciekawe. A poza tym to całkiem nieźle nam idzie, jeśli chodzi o znajdźki. Pod tym względem najbardziej obfita będzie część czwarta. Tam będzie najwięcej wszystkiego zdobytego w trybie fabularnym. Tak przynajmniej mi się wydaje. No dobra, ale abstrahując od... Kamienia Filozoficznego, wiecie, że pierwsze cztery części Harry'ego Pottera, chciałem powiedzieć bardzo odkrywcze zdanie, wiecie, że jest ich cztery, więc zaczynamy teraz drugą. Komnatę Tajemnic, zaczynamy rok drugi, zacznie się standardowo u Dursleyów i lecimy. Jak widzicie, trwa sobie typowy, spokojny dzień u Dursleyów. Nie wolno Harrymu używać czarów w domu, ale jest to ogólne takie prawo, że nieletnim nie wolno. Dursleyowie o tym nie wiedzą i po prostu mu zakazują sami z siebie. Harry'ego odwiedza Zgredek, domowy skrzat, tajemnicza postać póki co, która mówi mu, że Harry nie może wrócić do Hogwartu, bo jeśli wróci, to znajdzie się w strasznym niebezpieczeństwie i znajomi Harry'ego nie pisali do niego przez całe lato. Zaraz, dlaczego o tym mówię w ogóle? Przynajmniej Harry tak myślał. Ale okazuje się, że pisali, tylko Zgredek przechwytywał pocztę i myślał, że wszyscy o nim zapomnieli, w sensie Harry myślał. Zgredek postanawia skompromitować Harry'ego, żeby wujostwo zamknęło go w domu i nie pozwoliło mu jechać z powrotem do szkoły. To są państwo Masonowie, to są... Pan Mason to jest biznesmen, z którym wuj Vernon chce robić interesy. Jak widać, nie wyjdzie to. Staram się, jak mogę, nadążać za tą fabułą tutaj. No i generalnie Vernon się wkurza i postanawia zamknąć Harry'ego za kratą, wstawić mu kratę w okno, żeby nie mógł wyjść i pojechać do Hogwartu na drugi rok. I patrzcie, kto to się zjawia w latającym samochodzie. Sam Ron Weasley, przyjaciel Harry'ego. To jest latający samochód jego ojca. Wielka ucieczka jest robiona. W filmie i w książce przyjeżdżają jeszcze razem z nim Fred i George. No tutaj z przyczyn technicznych zdecydowano się tylko na Rona. No i uciekają sobie i polecą do Nory. Tak się nazywa dom Weasleyów, Nora. Oto właśnie Nora. Tutaj Harry spędzi resztę wakacji i stąd uda się do Hogwartu. O kurczę, nadążyłem? Nadążyłem. Było strasznie ciężko. To jest pani Weasley, ją poznaliście. Ona generalnie jest bardzo niezadowolona z faktu, że Ron wziął ten samochód, bo... No generalnie nie wolno. To jest przerobiony produkt Mugoli, więc generalnie jest to średnio legalne, a pan Weasley jest wielkim pasjonatem produktów Mugoli i właśnie... No generalnie nie byłoby sympatycznie, gdyby się w pracy dowiedzieli, że zrobił coś takiego. No dobra. Mamy odgnomić ogród, pozbyć się gnomów z ogrodu. To jest aktywność poboczna. Co ciekawe, występuje ten motyw w książce i w grach z Harrym. Tych na konsoli. W filmie nie ma motywu odgnamiania. Polega ono, w sumie jest całkiem zgodne z opisem książkowym. Bierze się
gnoma do ręki, kręci się nim i wyrzuca. Tutaj używa się Wingardium Leviosa na gnomie, kręci się nim za pomocą gałki. Tylko coś nie mogę tego, o właśnie, zrobić. Kręci się nim i się wyrzuca, tylko nie wiem w którą stronę. Chyba do samochodu. Co się dzieje? Chyba muszę nim jeszcze bardziej zakręcić. Chyba jest jakiś problem. Dobra, spróbujmy nim pokręcić trochę. Okej, 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 okej. Tak jest. Jak pad zacznie wibrować, to wtedy mogę nim rzucić i to będzie skuteczne. To jest aktywność poboczna. Także tutaj... O. Nie trzeba tego robić, ale to sprawi, że będziemy mieli... godło Hogwartu. Okej, 3 na 6. Świetnie, wspaniale. Bardzo się cieszę. Rozwalmy sobie te kwiatuszki tutaj. Tutaj trzeba się troszeczkę napocić, żeby zdobyć pasek, ale już chyba widzicie 10 tysięcy. No właśnie. Ale jak widzicie, to i tak nam... nas niespecjalnie urządza. No, kurde. Okej, 4 na 6. Świetnie. Chyba trzeba mieć 50 tysięcy. Nie jestem pewien. W każdym razie będzie to długi poziom. Te poziomy pierwsze w częściach są zawsze długie, bo trzeba pokryć jak najwięcej fabuły w nich. Generalnie wszystkie te akcje przed Hogwartem muszą się tu znaleźć. My tak naprawdę musimy podążać za Ginny. Ginny to jest młodsza siostra Rona, która podkochuje się w Harrym. Jest ona ważna dla fabuły drugiej części. Co jest, kurde? Próbuję go rozkręcić, ale coś średnio się da. No. On się chyba utopi, bidulek. Ale trudno. Zero tolerancji dla gnomów. I co jeszcze? Jeszcze jeden gnom nam został. Udało się. I mamy to godło Hogwartu. Część Gryffindoru. Okej. Możemy zbudować to, i to też nam się przyda, słuchajcie, do kolejnej aktywności pobocznej. Bo tutaj jest bardzo dużo aktywności pobocznej. My już moglibyśmy normalnie wejść do domu, ale nie. Patrzcie, jak Ron śmiesznie wygląda w tym. Taki się gruby zrobił. Za tym szkłem. Dobra, wydaje mi się, że 50 tysięcy to jest pasek wymagany. Tak na oko tak to wygląda. Okej. Kolejna marchewa zrobiona. A nie, jeszcze nie. Jeszcze nie. No ale dobra. Zaraz. Bo je trzeba najpierw obrócić chyba. Tak jest. Ale zanim to zrobimy, no to... zbiorę te pieniądze jednak. Trochę to potrwa, trochę to zajmie, ale trudno. Mamy czas. I pstryk. Super. Kurczę, naprawdę długi poziom się szykuje, ale... co poradzić? Trudno. Zobaczmy teraz. Nie, trzeba na tym stanąć trochę. I teraz. Dalej nie? Za krótko? Może teraz się uda? No, co jest? O, wyszło. Okej. Wspaniale. Zaraz będziemy mieli 50% paska.
Tak jest, udało się. Okej, okay, kolejna marchewa zrobiona. Jeszcze ostatnia nam została. To też prowadzi nas do części godła, więc strasznie długi segment akurat nam się trafił. Przyznam się szczerze, że jeśli chodzi o książki, to Komnata Tajemnic jest moją najmniej ulubioną. Uważam, że w porównaniu z pierwszą częścią wypada ona całkiem blado. Wprawdzie jest tutaj pewien całkiem niezły plot twist i jest dosyć ważna w kwestii budowy tego świata i w kwestii takiej szerszej fabuły całości, ale i tak no nie przepadam za komnatą, przyznam się szczerze. Uważam, że no generalnie nie dorównuje jedynce i nie dorównuje żadnej następnej części. Także. Ale my tu gadu gadu, a tutaj kolejna część godła się pojawiła. Możemy jeszcze zbudować to. Ale to nam chyba nic nie da. Przynajmniej tak sądzę. Czemu on wodę pompuje? Czy jak wjadę do wody, to tej wody będzie więcej? Czy ja mogę tutaj podlać nim jakieś kwiatki? Byłoby fajnie. Ale widzę, że niezbyt. No taka aktywność trochę bez sensu. Myślę, że możemy sobie iść. No nie mogę przeskoczyć przez ten płotek, widzieliście? Bez sensu. Okej, okay, tutaj pozdobywałem co się dało. Więcej się już nie zdobędzie. Idziemy dalej. W sumie nie wiem, czemu Ginny ucieka przed nami, ale z jakiegoś powodu ucieka. Okej. Okay. To jest wnętrze domu Rona. Generalnie dosyć tu jest ubogo, ale dom jest pełen miłości. Zapamiętajcie, to jest najbardziej trafny opis Nory, jaki usłyszycie. Przynajmniej tak sądzę. Okej. Okay. Nakryjmy do stołu. Dla całej rodzinki. Chyba po prostu mamy taką robotę wykonywać. Siermiężną. Dobra. Książki. Podejrzewam, że to jest Errol, czyli sowa rodziny Weasleyów. Strasznie stara. To właściwie ten pan sowa, czyli... Puchacz to jest chyba gatunek sowy, nie? A nie samiec sowy. Ale znowu braki w edukacji tutaj wychodzą. Słuchajcie, no i ten gnom wyleciał, nie? Tutaj jest wyjście. Ale tutaj tego gnoma nigdzie nie ma. O, tak się nazywa poziom, patrzcie. Flu Powder. To jest proszek Fiu. Zaraz wam wytłumaczę, co to jest proszek Fiu. Generalnie, skoro Harry spędza tam wakacje, a zaraz idą do szkoły, no to trzeba zadbać o to, żeby kupić podręczniki na drugi rok do Hogwartu. Patrzcie, tu jest zagadka. Zagadka polega na tym, że rodzina domaga się obecności Ginny. Trzeba ją znaleźć. Świetnie. No i znaleziona. Nie wiem, czy teraz możemy nią grać. Tak, mogę grać Ginny, ale Ginny na razie jeszcze nie była w Hogwarcie, więc ona ma tylko te swoje mugolskie umiejętności. Ona nie umie czarować jeszcze. No dobra. Ginny, odpal to. No. I tym sposobem zdobywamy proszek Fiu. Proszek Fiu to jest taki specjalny proszek, który umożliwia teleportację przez kominki. Wchodzi się do środka i Ron teraz pokazuje Haremu, jak teleportować się do kominka na ulicę Pokątną. Ale Harry generalnie to schrzani, jak zresztą wiele rzeczy, i teleportuje się gdzie indziej i nie wiadomo gdzie.
No i wylądował. Gdzieś. Nie wiedzieć gdzie, w jakimś strasznym miejscu. Oczywiście ja wiem gdzie. Ha! Kurczę, fajnie, że to uwzględnili. To jest genialne z tym, że została mu ręka. Taka scenka jest genialna. No, Hagrid. Hagrid coś tutaj robi, tylko nie wiemy co. Hagrid jest ogólnie taką bardzo tajemniczą postacią w tej części. O! Trzeba uważać. Tak jest. Ta skrzynia generalnie nie jest zbyt sympatyczna. Słuchajcie, to jest sklep. To jest sklep Borgina i Bergsa na ulicy Śmiertelnego Nocturnu. To jest dosyć ważny dla fabuły książek sklep, dla filmów nie bardzo. Harry się tutaj teleportuje w filmie przez przypadek. No i... No i w sumie co? W filmie jest usunięta scena, kiedy chowa się w szafie przed panem Borginem. Właściwie to jest sklep Borgina i Berka. Ale tłumacz popełnił błąd i w drugiej właśnie części i nazwał Bergsa, znaczy Berka Bergsem, bo... I, kurczę, jak mam to wytłumaczyć? Generalnie tam był ten apostrof S. Czyli... jak to się nazywa fachowo? Kiedyś wiedziałem, ale zapomniałem. Że to jest sklep Borgina i Berka. No i było podpisane, że to jest Borgin and Bergs. No. Generalnie tłumacz tutaj troszeczkę zrąbał i sam się do tego przyznał w następnych częściach, że generalnie już zostawił tego Bergsa i go nie zmieniał. W każdym razie to jest sklep Borgina i Bergsa, który zajmuje się sprzedażą takich dziwacznych rzeczy, które tutaj możecie zauważyć. Tutaj mamy na przykład oko, które podąża za Harrym. Tutaj mamy... Tutaj była ta ręka, która Harry'ego unieruchomiła, ale już jej tu nie ma teraz, w tym momencie. Więc zostawmy ten temat. No i generalnie jest tu tak strasznie i niepokojąco. No i w filmie jest usunięta scena, bo w oficjalnej wersji filmu Harry wchodzi do sklepu i wychodzi. I to jest wszystko. I znajduje się na tej ulicy Śmiertelnego Nocturnu, na której to właśnie spotyka Hagrida. Tutaj twórcy postanowili umieścić Hagrida u Borgina i Bergsa. Tutaj mamy lustro, które nam generalnie podpowiada, co musimy zrobić. No właśnie. A w filmie była usunięta scena, w której Harry chowa się w szafie przed panem Borginem, który wychodzi akurat na obchód sklepu, bo coś usłyszał. I przy okazji... Do sklepu przychodzi Draco Malfoy ze swoim ojcem Luciuszem Malfoyem. I to jest pierwsze spotkanie z nimi w filmie, które zostało usunięte i widzimy tych bohaterów dopiero później. W każdym razie nie wiadomo specjalnie, czego oni tam szukają. Takie podejrzane miejsce dosyć. No, ale nieważne. Harry wychodzi na zewnątrz. Tam zostaje zaczepiony przez grupkę czarodziejów, no i pojawia się Hagrid, który go w sumie tak jakby ratuje, ale tak właściwie to nic mu nie groziło. No, nieistotne. Harry jest zdziwiony w ogóle, co ten Hagrid tu robi. O, chyba właśnie znaleźliśmy wyjście ze sklepu, także możemy już sobie wyjść i wyjść na ulicę. Harry jest zdziwiony, co Hagrid w ogóle tam robi, przecież to jest takie tajemnicze, podejrzane, w ogóle nieprzyjemne miejsce. No właśnie, Hagrid twierdzi, że szukał czegoś na ślimaki, które mu zżerają kapustę w ogrodzie. No, generalnie dosyć podejrzana sprawa, ale Hagrid taki jest, że on chodzi sobie po takich miejscach i w sumie ma wywalone. Co ciekawe, to, co tutaj widzicie, to jest śmierciożerca. W sensie, to jest model śmierciożercy. Kim są śmierciożercy, powiem wam trochę później. Na razie nie ma co uprzedzać faktów. Chodźmy sobie... uruchomimy sobie przejście.
pięknie wszystko się spakowało. Chciałbym mieć taką skrzynię na chacie. Naprawdę przydatna sprawa. Jak widzicie, sama Aleja Śmiertelnego Nocturnu nie należy do najprzyjemniejszych. Tutaj właśnie pokonałem wielkiego pająka. Oszczędziłem tego widoku w sumie osobom, które boją się pająków. Rozumiem was, ja się boję ślimaków, także podejrzewam, że mamy podobnie w pewien sposób. To mnie może wyskoczyć, ale w sumie nie mogę z tym nic zrobić teraz. Nie przydaje się to. A do tego herbu, który jest tam widoczny, i tak nie doskoczę, więc bez sensu. No i dobra, zostało mi bardzo niewiele. Potrzebuję 500, żeby zdobyć pasek. Jak widzicie, może być problem. Ale nie ma problemu. Mamy prawdziwego czarodzieja. I mamy nawet szton postaci, Harry Sweter. Także teraz chyba mamy właśnie tę postać. O, proszę, nie mogę się zmienić w Hagrida. O, teraz mogę. Harry Czerwony Sweter, to jest co innego. Dobra, zmieniam się w Hagrida. Uruchamiam to. I wychodzimy na ulicę Pokątną, którą już doskonale znacie. Tak, ulica Śmiertelnego Nocturnu to jest boczna ulicy Pokątnej. A tutaj w księgarni Esyrf i Floresy Gilderoy Lockhart, kawaler Orderu Merlina III klasy, honorowy członek Ligi Obrony przed Czarną Magią i zdobywca Nagrody Tygodnika Czarownica za najbardziej czarujący uśmiech, podpisuje swoje książki i ogłasza, że będzie uczył obrony przed Czarną Magią w Hogwarcie. Draco Malfoy i Lucius Malfoy śmieją się z podręczników Ginny, które są generalnie dosyć ubogie. No i Lucius Malfoy podkłada jeszcze coś do kociołka Ginny i generalnie to będzie powiedziane, co to jest. O matko, tak szybko musiałem się spieszyć z fabułą, że aż nie mogę w to uwierzyć. Harry w swetrze odblokowany. Godło Hogwartu, dwa elementy zdobyte. Pasek prawdziwego czarodzieja zdobyty również. I co jeszcze zdobyte? Dużo tysięcy. Generalnie fabuła nie jest skomplikowana, ale jest bardzo dużo wątków, które starałem się chociaż po części liznąć. Jeśli popełniłem gdzieś jakiś błąd po drodze, to oczywiście możecie mnie wyjaśniać w komentarzach. Generalnie bardziej się skupiłem teraz na wyjaśnianiu wam fabuły niż na faktycznym prowadzeniu tego odcinka, co no oczywiście jest standardem, jeśli chodzi o gry LEGO. Nie oszukujmy się, tutaj dopóki te postacie nie zaczną mówić, to tutaj trochę trzeba wyjaśniać. Jesteśmy na dworcu King's Cross, cała ekipa sobie spokojnie wchodzi na peron 9¾, a Harry i Ron mają problem. Barierka nie chce ich przepuścić. Okazuje się, że to Zgredek za tym wszystkim stał. To się w fabule okazuje trochę później. Zresztą tutaj bardzo wiele rzeczy okazuje się od razu. Więc Ron wpada na pomysł, żeby użyć latającego Forda. I to jest Ford Anglia, tak się nazywa to auto. Żeby użyć tego Forda i dostać się do Hogwartu właśnie przy jego pomocy. Generalnie jest to średnio praktyczne. Chłopaki mają problem z autem, ogólnie to auto zaczyna im ostro nawalać po drodze. Zyskuje jakby własną świadomość. Chłopaki trafiają na bijącą wierzbę, która no, bardzo poniewiera to auto i to auto pędzi w stronę zakazanego lasu. Różdżka Rona zostaje złamana. No generalnie nie jest zbyt przyjemnie. Ale jak się okazuje, trafiłem do Hogwartu bez żadnych problemów. W filmie jest to troszeczkę bardziej skomplikowane i w książce, ale o tym już sobie powiemy w następnym odcinku, bo nie chcę wam wrzucać za dużo informacji od razu, a tę cutscenkę raczej i tak obejrzymy sobie na początku tego poprzedniego odcinka. Także ja wam bardzo dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że ten odcinek się wam podobał. Jeśli tak było, no to oczywiście wspomóżcie ten kanał dobrym słowem w komentarzu, łapką w górę i subskrypcją. Przepraszam was za chaos, który mi się wkradł tutaj w narrację, ale dzieje się tyle. Musiałem ogarniać fabułę, ogarniać rozgrywkę i jeszcze wam trochę o tej rozgrywce opowiadać. Nie wiem, czy podołałem. Mam nadzieję, że tak. Mam nadzieję, że oglądało wam się miło. I widzimy się w 8. odcinku naszej przygody z grą LEGO Harry Potter Lata 1-4, w którym zwiedzimy sobie trochę Hogwartu, nauczymy się nowych zaklęć, no i zaczniemy i przejdziemy poziom drugi. Więc będzie długi ten odcinek, tak. Dłuższy niż
na pewno kilka ostatnich, bo to jest czwarty odcinek z rzędu, który nie przekracza pół godziny, co jest dosyć interesujące w kontekście tego, jak długie były pierwsze trzy, ale spokojnie, ten odcinek taki również będzie, w sensie ósmy też będzie długi. Nie wiem, czy będzie dłuższy niż godzina, ale na pewno będzie trochę trwał. To by było na tyle. Trzymajcie się i cześć.